Witamy serdecznie w następnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. Tak śpiewająco zacząłem odcinek numer 200, chyba 17, obiektem 704. To Pokaż co potrafisz będzie przejechane, a przejedzie się tym czołgiem Kurwinox. Witam wszystkich. Kurwinox, znany z bajek Kapitana Bomby, tak? Dokładnie, dokładnie. Kurwinox to był ten... Wytłumacz, kto to ten Kurwinox? To był w sumie główny wróg kosmitów. Charakteryzował się tym, że miał 3 odbyty. I jak to mówił Kapitan Bomba, srał więcej niż jadł. Dobra, wracamy do meczyku. Murowanka. Słuchaj, nie pojechałeś za głęboko TD-kiem, nie powinieneś kampić z tyłu. Dlaczego w ten sposób? To jest właśnie chyba problem, bo nie powinienem grać TD-kami, bo z reguły trzymam się głównego frontu. Lubię po prostu jeździć na pierwszą linię. Właśnie tutaj był problem o tyle, że nie mieliśmy żadnego spota w lesie, więc postanowiłem wykorzystać to, że miałem lornetkę polową i jechać trochę głębiej i spotować dla samego siebie. Dobra, więc mówisz, że nie jesteś TD-kolubem, nie? No, nie bardzo. Meczy rozegrałeś już tym Tank Destroyerem? Wiesz co, nie wiem, bo już aktualnie mam zbanego 268 kupionego, leży w garażu, także nie wiem, wydaje mi się, że tam było około 150 plus tu może bitew. Okej, czyli pojechałeś dosyć odważnie do przodu. W zasadzie sam sobie wykrywałeś i sam strzelałeś z tego, co wychodzi. Chociaż tutaj ktoś ci, tutaj jakiś Isek ci trochę zaczął pomagać. Dobra, słuchaj, ale główna rozmowa w tym odcinku, z mojej strony przynajmniej, to będzie to, że tak naprawdę to muszę ci coś powiedzieć, że po nerfie 10 Tank Destroyerów chyba obiekt 704 jest lepszy niż obiekt 268, powiem ci. Też to zauważyłem, bo jak zarówno ISU i obiekt 704 były dla mnie overpower, tak już obiekt ten 268, nie wiem, może nim nie umiem grać, ale nie wychodzi mi. Aha, czyli już go masz, tak? Tak, już go mam, już nim testowałem, ale tak jak mówię, odłożyłem go w garażu, leży, zbiera kurz, bo nie wiem, nie umiem się do niego przekonać. Aha, no. No niestety odjęli te obrażenia, czyli wali teraz tyle samo, co obiekt 704. W zasadzie reload mają też w zasadzie taki sam. Obiekt 704 zdecydowanie lepiej rusza tą lówką, obniża. W zasadzie nawet można powiedzieć, chyba bardziej rykoszytuje obiekt 704. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest podobnie z tym pancerzem. Aha, no. Nic, ale obiekta 268 nie rzuci na dziewiątki tylko wiadomo, że te dziesiątki muszą być, a obiekta 704 czy to na dziewiątki, czy na dziesiątki rzuci, zawsze ma się dobrze. Przypominamy, penetracja tego działa to jest 268, a uszkodzenia 750. Obiekt 268 ma penetracji 203, tak? 303. Okej. Tak plus minus 300. Słuchaj, czyli tak, murowanka, na razie masz jednego killa, ale już zrobiłeś 5000 obrażeń i nadal próbujesz ten lasek w tym lasku, jako jedyny w zasadzie czołg wędrujesz w tym tajemniczym lasku, nie? Słuchaj, czemu ten lasek twoim zdaniem jest taki dziwny, że tam tak znikają te czołgi? Wiesz co, bo to jest bodajże kamuflaże poszczególnych krzaków się sumują i
No właśnie, powiem ci, że chyba też tak ja to tłumaczyłem, ale ktoś mi, być może Norbi, ale Norbi nie jest wszystko wiedzący, mówił, że tak nie jest. W każdym bądź razie ja też sądzę, tak samo jak ty, że kamuflaż każdego krzaka. Znaczy, sumują się kamuflaże krzaków, nie? I dlatego czasami tam jeździ się koło WTF albo Mausa i go nie widać, nie? A Maus przecież widoczny jest z Księżyca. Dokładnie. Dobra. Gdzieś nawet będzie widać to na tym, jak Tigerze właśnie. Pojawi się nagle 74 metry ode mnie. No, no, Znikąd. no, no. No, ale już dostał bata. Słuchaj, to miejsce, gdzie ty wędrowałeś, gdzie ty ich po prostu próbowałeś złapać, o tyle jest dobre, że tam mogłeś się wycofać i wtedy ta górka też cię chowała, Tak, nie? tak, tak. To są takie małe wzgórza, za którymi można się łatwo schować. W razie, jakby cię wyspotowali. Okej, słuchaj, RNG, klan. Już nie. Już nie. Czemu? Już nie, bo poszukiwali aktywnych graczy. Nie, niestety. To CWOT znudziło, no bo tak naprawdę za walkę na mapie globalnej nie wygrywa się aż tak dużo złota. A szczerze mówiąc, wolę sobie kupić jakieś paczce złota niż siedzieć. Po prostu CWO mnie znudziło. I też jesteś z Bielska, tak? Dokładnie. Czyli tak samo jak ja, też nie jestem fanatykiem CW i też lubię piwo. A nie, i też kupuję sobie Golda. Nie, coś tam, to co ty mówiłeś, nie? Chociaż nie, dzisiaj szósty dzień bez piwa i... Znaczy w zasadzie siódmy, bo ten film może być jutro, a nagrywamy go, jest godzina 23. Jeszcze tylko tak wspomnę, kolega z klanu Tarzan przed chwileczką wykonał równie, a nawet możliwe, że i według niego lepszy meczyk niż ty obiektem, ale niestety Tarzanowi powiedziałem, że już umówiony byłem z tobą, ale szczerze mówiąc mi twój meczyk się bardziej podoba niż Tarzana, ale to już nieważne. Bardziej dynamiczny być może. No, Tarzan zrobił 10 tysięcy, 10,5 tysięcy obrażeń i 10 czołgów zniszczył, ale więcej było kampienia. A ty tutaj, można powiedzieć, grałeś w pierwszej linii non-stop i pokazujesz, że tak naprawdę tym czołgiem można grać w pierwszej linii, ale oczywiście trzeba grać uważnie, nie? Dokładnie. Dobra, to teraz ty jako człowiek, który nie za bardzo lubi te deki, spróbuj kilka słów na temat tego TDK, jego plusy główne i jakiś jego minus może znajdź. No do plusów należy zaliczyć to działo, które ma bardzo dobry damage plus bardzo dobra penetracja. I jest to tadek w miarę mobilny. Tylko tu jest problem z tym obracaniem się. To bym taki właśnie minus zaliczył, że jednak nie obraca się on tak szybko jak na przykład tadeki francuskie. I jest przez to podatny na objechanie przez różnego rodzaju lekkie czołgi. No i tutaj też chyba takim największym bonusem jest kamuflaż tego czołgu. Czyli Nieraz. Kamo ma dobre, nie? On w ogóle jest Bardzo dobre. taki niziutki, nie? Właśnie mam bardzo niski profil, co mu daje bardzo duży współczynnik do kamuflażu. Ja ci powiem, że on po prostu zajebiście wygląda, wiesz? On jest bardzo fajny. On jest taki już taki kosmiczny w porównaniu do tego takiego ten Isu taki jeszcze wygląd tego Isu jest taki można powiedzieć gorszy moim zdaniem. Dobra. Powiem ci, bo pamiętam jeszcze czasy zamkniętej bety i jak wprowadzali właśnie dziewiąte tiery niszczycieli, to wszyscy się dziwili. Ten czołg wygląda troszkę jak właśnie jak UFO, jak to często nazywają ludzie. No. Dobra, zerkajmy na wynik. 2908 expa i 10 000 w zasadzie obrażeń. Ten exp to jest taki solidny, ale chyba nie twój najlepszy w historii, nie? No nie, nie najlepszy. A czym zrobiłeś najlepszy wynik expa? Wiesz co, była to bodajże V-ka 2801, jeszcze jak była na piątym tierze.
No i 17 strzałów, 17 trafień i 17 penetracji, czyli każdy strzał był z obrażeniami, czyli ładnie tu średnio wychodzi coś w okolicach 600 na strzał, jeżeli dobrze liczę. No i trochę przyjętych na klatę, sporo, w zasadzie jeszcze trochę byś miał zwiadowcę oraz tego, służby patrolową, jakbyś jeszcze trochę tam powyświetlał. No meczyk moim zdaniem bardzo fajny, pokazujący właśnie, że te deki tego typu też mogą grać w pierwszej linii. Nie? No to w zasadzie tyle. Tradycyjnie, jeżeli chcesz pozdrowić na przykład swoją dziewczynę, możesz w tej chwili. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Również pozdrawiam, dziękujemy i zapraszamy do następnych odcinków. Na razie, trzymajcie się.